Nie sądzę, aby rolą prezydenta było tutaj szukanie tego typu rozwiązań, a raczej sprzyjanie propozycjom, które się pojawią, ponieważ funkcja prezydenta, owszem, sprawia, że powinien za tą kulturę być odpowiedzialny, natomiast nie może jak gdyby wykraczać poza inne jego obowiązki. Tak się złożyło, że w 2002 roku wraz z moimi współpracownikami, bo nie chcę powiedzieć, że sam to wymyśliłem, bo byłoby to nieprawda, zorganizowaliśmy po raz pierwszy powitanie lata. Otóż dlaczego ta impreza się tak przyjęła i trwała tyle lat, mimo zmian prezydentów, rad i trwała do chyba ostatniego lata? Otóż dlatego, że była to impreza bezpłatna. Masowy turysta nie jest skłonny w tej chwili płacić za imprezy kulturalne. Wie o tym dobrze pan Łangowski, który w amfiteatrze takie imprezy komercyjne organizował, że nie jest prosto zaspokoić gusta tej publiczności i skłonić ją do tego, aby wysyłała jeszcze pieniądze i przyszła na koncert. To nie są te czasy, kiedy była impreza pod nazwą Festiwal Piosenki Żołnierskiej, gdzie waliły tłumy, ponieważ nie było żadnej innej alternatywy. Poza tym te imprezy takie jak Sunrise są to jednak imprezy w pewnym sensie niszowe. Tu jest specyficzna publiczność. Tutaj ona nie jest skierowana do masowego odbiorcy. Jest kontrowersyjna ze względu na hałas, który przeszkadza mieszkańcom osiedla Ogrody. A więc nie wiem, czy na środowisko akurat w tym kierunku by się znalazło i czy taka impreza mogłaby się pojawić. Na dzień dzisiejszy nie mam koncepcji, czym zastąpić Sunrise, jeżeli on z miasta odejdzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na to pytanie odpowiada teraz pani Anna Mieczkowska. Czas start. Szanowni Państwo, Sunrise stał się marką rozpoznawalną nie tylko w kraju, ale i za granicą. I pewnie bardzo trudno byłoby znaleźć drugie takie wydarzenie o podobnym wymiarze i charakterze. Ale w przyszłym roku ten festiwal może odbyć się w takiej formule, w jakiej odbywał się dotychczas, bo jedyną barierą, która mogłaby w tej kwestii być nie do pokonania, jest planowany remont amfiteatru. Wiem, że remont amfiteatru zaplanowany jest dopiero po sezonie letnim, a zatem tej bariery nie ma. Ale wiem, że organizator zamierza nieco poszerzyć tę formułę, chce wybudować kilka nowych scen, chce stworzyć miasteczko namiotowe, chce stworzyć po prostu jeszcze dodatkowe wydarzenia, które podniosą atrakcyjność tego festiwalu. Zrobi wszystko natomiast, żeby ten festiwal pozostał w Kołobrzegu. Ale niewykluczone również, że po remoncie i wybudowaniu w nowej formule amfiteatru, gdzie widownia będzie liczyła już ponad 3,5 tysiąca miejsc, będziemy sięgali, będziemy starali się o poszerzenie kalendarza wydarzeń artystycznych i być może również gwiazdy, które dotychczas nie przyjeżdżały do Kołobrzegu, a na przykład występowały w Sopockim Amfiteatrze, który jest większym festiwalem, ale charakter tego miasta jest podobny do Kołobrzegu. Być może uda nam się właśnie po wybudowaniu amfiteatru zachęcić również innych do tego, aby tworzyli być może nowe jakieś formuły, nowe festiwale. Natomiast jeżeli chodzi o Sunrise Festival, z mojej strony macie Państwo pełną deklarację, że zrobię wszystko, aby ten festiwal pozostał w Kołobrzegu. Dziękuję bardzo. Pan Ireneusz Zarzycki odpowiada na ostatnie pytanie Piotr. Proszę Państwa, takie imprezy jak Sunrise stracić nie powinniśmy. Powinniśmy robić wszystko, żeby ta impreza została w Kołobrzegu. Jest tylko problem, czy w tym miejscu, jeżeli organizator narzuca to miejsce, to trzeba zrobić wszystko, żeby on tu został. To jest moje zdanie. Ten festiwal jest znany w świecie. Uciążliwości są znane w Kołobrzegu. Problem jest niebagatelny. Ale uważam, że w jakiś sposób należałoby pozyskiwać alternatywne imprezy. I tu wrócę do tego, że Kołobrzeg musi być przyjazny, bo jakie imprezy powstają? Pamiętam, jak było krytykowane, że prezydent do tej imprezy dopłaca, a powinien jeszcze zarabiać.
właśnie ten pierwszy kontakt, kiedy ktoś szuka imprezy, to on chce tej pomocy i między innymi finansowej. Robiłem imprezy sportowe i wiem, że pierwsze zapukanie do drzwi prezydenta to jest takie, przydam burmistrza, czy on pokryje pewne koszty. Jeśli pokryje, to my zdobędziemy pozostałe. I ten kierunek, uważam, przyjaznego miasta dla wielkich imprez może doprowadzić do tego, że w Kołobrzegu ktoś powie, jest szansa zrobić imprezę. A przecież ta impreza się zrodziła też nie w Kołobrzegu, w czyimś umyśle, ktoś miał koncepcję, przyjeżdża, ma klimat sprzyjający w mieście, imprezę robi. Tylko i wyłącznie mogę powiedzieć, że wyczucie prezydenta w tym miejscu było bardzo duże, że tę imprezę jakby wypromował i robiłbym wszystko, żeby impreza była nadal, a jeżeli się nie uda, to już teraz bym myślał o alternatywnej, która mogłaby zastąpić Sunrise. Czy to się uda? Ludzie mają różne pomysły, tylko należy im umożliwić. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Woźniak odpowiada na ostatnie pytanie do tej tury. Sunrise się nie da zastąpić. Sunrise musi w Kołobrzegu być. Bo jako jedyny z kandydatów na prezydenta odbyłem rozmowę z organizatorami i umówiłem się, że to zaraz po wygranych wyborach będą pierwszymi gośćmi, z którymi się spotkam. A jeżeli będą podtrzymywali swoje deklaracje do tego, że chcą w Kołobrzegu jednak zafunkcjonować, to w konkretnym miejscu, my wiemy w którym miejscu, dlatego że Rada Miasta została z nim już zapoznana, z tymi projektami, to skieruję do Rady Miasta projekt uchwały, żeby to w tym miejscu zrealizować. I mówimy tutaj o Podczelu i nie pozwolę, żeby żaden osiedlowy kacyk wprowadzał zamieszanie i ludziom mącił w głowach, żeby zniechęcić ludzi do tego typu działalności. Tym bardziej, że ta impreza może rozpromować to osiedle na cały świat. Co więcej, ta impreza może spowodować, że wzrośnie zainteresowanie nieruchomościami zlokalizowanymi na tym osiedlu, ale również i po drugiej stronie, poza granicami naszego miasta. To ta impreza może doprowadzić, że do Podczela w końcu zrobimy ulicę kresową. Nie tak jak w tej chwili połatana, ale będzie estakada, którą będzie można spokojnie przejechać. I chciałbym, żeby to tak wyglądało. I zrobię wszystko, żeby Sunrise w Kołobrzegu pozostał. Oprócz tego powinniśmy pomyśleć o tym, ja zresztą mam to w swoim programie wyborczym, żeby przygotować cały cykl imprez około Sunrise'owych. Bądź we współpracy z organizatorami Sunrise, bo samodzielnie. Na przykład Festiwal Muzyki Klubowej. Uważam, że raz w tygodniu taki festiwal mógłby się odbywać na naszej plaży, skierowany do młodych ludzi. Imprezy historyczne. Sprowadźmy z powrotem zlot zimnowojenny do Kołobrzegu. Ściągnie to ludzi. Otwórzmy się na imprezy rekonstrukcyjne. Znaleźliśmy się na mapie napoleońskiej. Jest taka impreza. Mamy ludzi pozytywnie zakręconych, którzy takie rzeczy chcą organizować. To jest wszystko fajne. Jest, mam to w swoim programie również, Festiwal Światła i Iluzji. Wideomapping to się nazywa. Mamy fajne ściany w Kołobrzegu, na których można byłoby to robić. Wieżowce na Wońskiej, na Budowlanej. Jakby się jakiś ksiądz proboszcz zgodził, to również i na katedrze. To są imprezy, które moglibyśmy w Kołobrzegu robić. Jestem przekonany, że możemy. A jak chcemy, to możemy. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Bejnarowicz odpowiada na ostatnie pytanie piątej tury. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Sunrise jak najbardziej, ale nie za wszelką cenę. Tutaj ja bym był daleki od stwierdzenia takich, że pojawi się Sunrise w tym czy w innym miejscu. Nie wolno robić nic wbrew woli naszych mieszkańców. To, co jest jednak istotne, to to, by Sunrise utrzymać w granicach, nazwijmy to, miasta. Jeśli się nie uda, to oczywiście dogadać się z gminą Kołobrzeg i czerpać z tego bezpośrednie korzyści jako miasto Kołobrzeg. Wydaje mi się, że to ta propozycja byłaby całkiem sensowna, tym bardziej, że wójt gminy przejawiał chęć też przyjęcia tej imprezy, a Kołobrzeg jak najbardziej może z tego dalej czerpać realne korzyści. Ale szanowni Państwo, oczywiście, że trzeba tworzyć imprezy, które ściągną do nas turystów. Ja jestem akurat zwolennikiem, by te imprezy miały charakter morski i związane były z takimi endogenicznymi wartościami naszego miasta, czyli czymś, co tu jest naszym bogactwem, naszym naturalnym takim
no, złotem morze i rzeka Parsenta i wokół tego budowałbym imprezy. I oczywiście zgadzam się, historia miasta jest przewspaniała, tysiącletnia historia, imprezy z tym związane, o charakterze kulturowym, o charakterze historycznym. To są sprawy, to jest więcej kreacji, więcej kreatywności, więcej odwagi, więcej śmiałości. Mamy wielu ludzi o ogromnym potencjale w Kołobrzegu i zamierzam ten potencjał, jeśli zostanę wybrany, wykorzystać. Już takie rozmowy prowadzimy. Naprawdę pomysłów jest cała masa, tylko trzeba robić to z głową i nie wolno robić niczego wbrew woli mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Telefonik wyłączamy. Bardzo proszę. Proszę Państwa, dotarliśmy do drugiej tury naszego dzisiejszego spotkania. Druga tura to zadawane pytania przez Państwa do naszych kandydatów na prezydenta miasta. Każdy z Państwa ma 30, no nie każdy, jest nas zbyt wielu, czas naszego spotkania jest ograniczony. 30 sekund na zadanie pytania, a Państwo macie minutę na odpowiedź na zadane pytanie. Niemniej jednak wcześniej chciałbym przypomnieć Państwu, że dzisiejsze spotkanie z kandydatami to jest spotkanie, które dotyczy spraw gospodarczych. Od organizatorów dostałem kilka instrukcji i jedną z nich postaram się przeczytać kropka w kropkę. Zakłada się, że zgodnie z intencją organizatora dyskusja dotyczyć będzie spraw gospodarczych i co ważne, adresatami są wszyscy kandydaci. Wyklucza się pytania ad personam. Czy wszyscy zrozumieli naszą intencję? W takim razie przechodzimy do tury drugiej. Przypominam, Państwo macie 30 sekund na zadanie pytania. Kandydaci mają minutę na odpowiedź na zadane pytanie. Kto z Państwa jako pierwszy chciałby zadać pytanie? Jako pierwszy zgłosi się, akurat znam. Może na początek jedno, czegoś trzeba zacząć, dobrze? Dobrze, Tomasz Tomorski, dzień dobry. Mam pytanie generalnie do kandydata numer 4, ale skoro zasada jest taką, której nie widziałem, że obowiązują wszystkich kandydatów, no to będzie ona adresowana do wszystkich kandydatów, aczkolwiek do kandydata numer 4 w sposób szczególny. Powiedział Pan, że kompostownie należy zrównać ziemię. I zaproponował Pan przeniesienie tego rybołówu do innych miejsc. Jednym z miejsc, o których Pan mówił, było miejsce w miejscowości Kołobrzeg. Proszę wskazać dokładnie, o którym miejscu Pan mówił. No i to pytanie jest do innych kandydatów, czy również takie plany dotyczące korzyścienka posiada. Dziękuję bardzo. Minuta. Panie starosto, szanowni państwo, oczywiście powiedziałem, że należy absolutnie nie inwestować w kompostownię w Korzyścienku i zdanie podtrzymuję. Jest to niepotrzebne wydawanie milionów złotych z naszych publicznych pieniędzy. Jeśli chodzi o miejsce w Kołobrzegu, nie wskażę konkretnego miejsca, dlatego że w pierwszym rzędzie umówiliśmy się z wójtami, że jeśli uda nam się wybory wygrać wspólnie, to siadamy do stołu i będziemy na temat lokalizacji rozmawiali. I jeszcze raz podkreślę, bo zdaje się, że może za słabo to wyartykułowałem, nie wolno robić niczego wbrew woli mieszkańców. W związku z tym nie zamierzam postępować tak, jak do tej pory postępowano i zamierzam wszystkie sprawy w tym zakresie konsultować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Minuta minęła. Zgodnie z regułą programu proszę, aby każdy z kandydatów w kilku słowach się odniósł do zadanego pytania. Może na początek Pani, bardzo proszę. No to wobec tego ja mam pytanie również do kandydata. Może pozostać bez odpowiedzi, co w sytuacji, kiedy żadna z gmin, czyli mieszkańcy żadnej z gmin nie wyrażą zgody na przeniesienie tej kompostowni. Dla lepszego odzysku surowców ta kompostownia musi być wyremontowana. Ja przypomnę, że remont części biologicznej już miał miejsce i tam były zaangażowane środki unijne i obowiązuje okres trwałości. To tylko tak woli przypomnienia. Podpisaliśmy już umowę na remont w sortowni. To jest niezbędne i to są również środki unijne. Ja może przypomnę, że my jesteśmy obowiązani do tego, aby edukować mieszkańców i aby mieszkańcy sortowali odpady
I czytałam całkiem niedawno zapowiedzi ministerstwa, które chcą wprowadzić taką zasadę, że dla mieszkańców, którzy nie sortują odpadów, koszt odbioru odpadów czterokrotnie wzrośnie. Ja przypomnę też, że w myśl ustawy każdy ma prawo do tego, aby mieć możliwość sortowania odpadów, więc nie możemy mówić dzisiaj o tym, że ta sortownia czy też RIPOK nie może być, on musi spełniać po prostu wymogi i brakuje tylko właśnie remontu tej jednej części i środki na to są przygotowane. Rozumiem, dziękuję. Znaczy ja mam nadzieję, że Państwo rozumieją. Ja chcę tylko powiedzieć, że ta formuła jest formułą zadawania pytań przez Państwa do wszystkich kandydatów. Nie chciałbym, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, żeby te pytania były adresowane jedynie do jednego kandydata, wybranego kandydata, bo to też nie o to chodzi. Czy w tej sytuacji... Pytanie już inne, czy ja? Wszyscy odpowiadają na pierwsze pytanie, mają na to minutę. Bardzo proszę, kto z Państwa jako drugi, czy jako trzeci? Pan Ile dobrze. Proszę Państwa, jest to temat, jak sięgam pamięcią działając w Kołobrzegu, nie do rozwiązania wydawało się, ale podjęto próbę rozwiązania i teraz, kiedy jesteśmy u progu zakończenia tego problemu, jest szansa go zakończyć, są na to środki finansowe, to my teraz próbujemy to przenieść. Nie wiem, jakby policzył pieniądze, co jest bardziej opłacalne, czy nowoczesna technologia, którą gwarantuje ten projekt, czy po prostu nie wiemy jeszcze gdzie, ale chcemy przenieść. Ja dopóki nie będę wiedział, że jest takie miejsce poza Kołobrzegiem, w innej gminie, to ja bym tego tematu w ogóle nie roztrząsał. Bo coś z tego, że ja dzisiaj powiem, że się nie zgadzam, jak nie wiem, gdzie to można zrobić. Albo powiem, się zgadzam, a okaże się, że będzie miejsce na zrobienie z tym porządku. Dziękuję bardzo. Panie Jacku? Ja słyszałem o tej propozycji i jestem zdecydowanie przeciwny lokalizowaniu na terenie naszego miasta kilkudziesięciu mini wysypisk śmieci, gdzie byłby punkt selektywnej zbiórki odpadów. Aczkolwiek rozumiem problem, że obecna lokalizacja zarówno tych instalacji w Korzyścienku, jak i nawet i oczyszczalni ścieków nie jest zbyt fortunna, jeżeli chodzi o turystykę i rozwój turystyki. I w perspektywie czasu, kiedy utworzymy super miasto, faktycznie powinniśmy się zastanowić, gdzie w perspektywie wieloletniej, 20-30 lat, można powoli te instalacje przemieszczać w innych miejscach. Są takie miejsca wzdłuż budowanej drogi S6. Jestem przekonany, że udałoby nam się kilka takich punktów znaleźć, które by nikomu nie kolidowały, a gmina Kołobrzeg o tym jeszcze wtedy nie myślała. I dopiero po połączeniu naszych gmin jestem przekonany, że możemy na poważnie podejść do rozwiązania tego problemu, ale nie tylko tego. Lokalizacji naszych spółek, na przykład dzielen miejska, komunikacja miejska, to wszystko da się rozwiązać wtedy. Dziękuję bardzo. Czy pan Zbigniew Błaszczyk chciałby się również odnieść do tego pytania? Tak, ale ad vocem chciałbym prosić wszystkich kandydatów, żeby nie mówili o czasie przyszłym dokonanym. Tak jak pan Jacek Woźniak, który już wygrał wybory, już zostawił Sanres i o wielu innych historiach. Chciałbym powiedzieć tak, technologie, które stosujemy w Polsce, nie zawsze przynoszą określone efekty. Szczecin, przecież duża aglomeracja, ciągle ma problemy z tym swoim zakładem utylizacji odpadów. Te linie technologiczne, które miały być super, nie sprawdziły się. Znamy ten problem z doniesień mediów. A więc to nie ma prostego rozwiązania, jeżeli chodzi o Kołobrzeg i segregację odpadów oraz utylizację tych odpadów. Uważam, że nareszcie krok jeden został zrobiony w dobrym kierunku, a mianowicie to, co w miejsce tych dzwonów jest instalowane na osiedlach. Przestanie wreszcie te śmieci, te szkła hulać po ulicach. Są to dość duże pojemniki, a więc przynajmniej będzie można skutecznie segregować papier, tekturę i szkło. Natomiast zresztą myślę, mieszkańcy sobie poradzą, to nie stanowi w gospodarstwach domowych problemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także to pytanie uważam mamy już za sobą. Kolejne pytanie chciałby zadać. Już patrzymy. Może pani Zielińska, tak? Poproszę. Pytanie kieruję do wszystkich kandydatów.
Czy w ocenie Państwa istnieją przesłanki do wypowiedzenia umowy z firmą, która świadczy usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy miasta Kołobrzeg? Chodzi tutaj o firmę ATF. Jeżeli tak, to proszę powiedzieć, jeżeli takie przesłanki istnieją, to proszę powiedzieć, jakie konsekwencje miasto będzie z tego tytułu ponosiło. I kolejne pytanie, jak według Państwa powinien wyglądać system odbioru odpadów komunalnych w nieruchomości niezamieszkałych i jakie będą z tego tytułu zaplanowane opłaty? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby pierwszy odpowiedzieć na to pytanie? Zresztą, ale kandydaci odpowiedzą. Tak. Tym trzeba sprawdzić. Ja tej umowy nie oglądam na co dzień. W moim odczuciu ona nie jest przestrzegana, ponieważ ja nie mogę dopatrzeć się harmonogramu odbioru tych odpadów i w moim odczuciu też częstotliwość nie jest zgodna z tym, co firma proponuje. Natomiast nie znam tej umowy i dzisiaj w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób zdecydowany. Natomiast ja postawię sobie jako punkt honoru, żeby umowa była respektowana, bo umowa została podpisana przez dwie strony i obie strony są zobligowane do tego, aby jej przestrzegać. I nie może być takiej sytuacji, że jest ona nieprzestrzegana i mieszkańcy Kołobrzegu, przecież ten sezon letni dał nam odczuć bardzo jednoznacznie, że niestety, ale firma, mówiąc kolokwialnie, nawaliła. To tyle tytułem odpowiedzi na pytanie dotyczące umowy. I drugie pytanie, nie pamiętam. Panie Ireneusz, czas na Pana? Proszę Państwa, to co nam zgotowała firma, która wygrała przetarg, to jest to, o czym mówiłem, że przetarg powinna przygotować firma zewnętrzna, nie nasi urzędnicy pod dyktando urzędnika nad nimi, bo to jest taki skutek. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy trzeba siąść do umowy, przeczytać ją, czy my mamy w ogóle szansę zerwać tę umowę. Bo zerwanie umowy to są też niesamowite nieraz koszta ponoszone przez zerwającego umowę. Raczej bym starał się tak wymagać, żeby nie było żadnych zastrzeżeń, jak nie było wielkich zastrzeżeń do zieleni miejskiej. Jeżeli się z tego nie wywiążą, byłyby kary nałożone, a kary nałożone byłyby takie, które są też i w umowie. Tylko ja nie wiem, czy do tej pory choćby jedną karę nałożono, bo tego nie wiemy, nawet radni. Dziękuję bardzo. Pan Jacek. Publiczne rozważanie nad rozwiązaniem czy wypowiedzeniem jakiejkolwiek umowy jest nieodpowiedzialne. Ja nie będę na ten temat mówił. Będę pilnował, żeby umowa była respektowana. Z kolei odpowiadając na to drugie pytanie, tak, jestem zwolennikiem w pewnym momencie objęcia systemem również obszarów niezamieszkałych, ale nie od wody. W jakichkolwiek konfiguracji nie chciałbym, żeby to było liczone od wody. I podam prosty przykład. Dwa lokale gastronomiczne funkcjonujące obok siebie. Jeden podaje posiłki na porcelanie, drugi w plastikach. Który produkuje więcej odpadów? Ten, który na plastikach, ale nie zużywa wody do mycia naczyń. Więc jest to niesprawiedliwe, nie powinniśmy w ogóle w tym kierunku. I trzeba znaleźć inne rozwiązanie w uzgodnieniu z kołobrzeskimi przedsiębiorcami. Takie znajdziemy. Dziękuję bardzo. Pan Maciej? Szanowni Państwo, rzeczywiście krótko odpowiem. Jeśli jest taka podstawa do rozwiązania umowy, to ja rozumiem, że prezydent jest odpowiedzialny i powinien był już dawno tę umowę rozwiązać. Skoro tego nie zrobił, to zakładam, że nie ma takich podstaw. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. A jeszcze odniosę się, przetarg, z tego co wiem, jest na 3 lata wygrany. W związku z tym mamy 3 lata do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym ja to zrobię trybem nie rewolucyjnym, tak jak być może niektórzy Państwo mnie zrozumieli, tylko ewolucyjnie, będzie to pilotaż. Pokażemy w wybranej lokalizacji, w jaki sposób docelowo będzie wyglądał system gospodarowania odpadami w naszym mieście. Mamy 3 lata na to i ja zamierzam to uczynić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew. Proszę Państwa, w mojej ocenie jako mieszkańca, jeżeli były podstawy do zerwania umowy, to w pierwszym, góra drugim miesiącu, kiedy to się rzeczywiście nie kleiło, ja osobiście nie mogłem się doprosić przez 1,5 miesiąca, aby dostawiono mi czarny pojemnik. W tej chwili w mojej ocenie sytuacja się w miarę unormowała.
Firma odbiera rytmicznie, przynajmniej na moim osiedlu, te odpady i nie uważam, żeby były podstawy do zerwania w tej chwili umowy. Zwłaszcza, że doświadczenie uczy, że samorząd tak ma skonstruowane te umowy, przykład Gryfa o tym świadczy, że nawet zerwanie tej umowy niczym jeszcze nie skutkuje, a w konsekwencji na końcu może ponieść określone straty finansowe. Jeżeli chodzi o ten drugi element, to przecież budynki nie zamieszkałe, mówimy o hotelach i innych tego typu obiektach, one nie płacą przecież odwody. Ja zamierzam, w programie to mam, zmienić ten system naliczania opłat jako parapodatek, który będzie obejmował wszystkich mieszkańców w równym stopniu, będzie tym samym w wielu przypadkach niższy i będzie stwarzał możliwość obniżenia opłat w sytuacji, kiedy jakaś firma zaoferuje niższą stawkę, tak jak w tym przypadku w Mirosławie są 2 miliony. Czy ktoś z Państwa słyszał, żeby obniżono opłaty w tej chwili za odbiór i utylizację odpadów, mimo że obsługuje tańsza firma? W związku z tym miejscowości uzdrowiskowe, taka możliwość prawna istnieje, powinny płacić równomiernie, obejmie to również apartamenty, które zużywają po 3 metry sześcienne wody i to my finansujemy całą infrastrukturę dla posiadaczy tych apartamentów, a oni płacą po prostu grosze. Dziękuję. Dziękuję i bardzo jeszcze raz gorąco proszę o przestrzeganie tej dyrektywy. Rozumiem. Czyli jeżeli ja teraz zakończyłem, to zaczynamy od tej strony i potem przesuwamy się do jednej. Przyjmuję do wiadomości i chętnie to zrobię. Kto z Państwa zada kolejne pytanie? Sekundkę, tam może gdzieś z tyłu, bo tam nikogo nie widzę. Może Pan Carewicz, tak? Zapraszam. Dzień dobry Państwu, nazywam się Henryk Carewicz, reprezentuję Kołobrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. I dzisiaj mówimy tutaj właśnie o średniej i małej przedsiębiorczości. Ja chciałbym zadać kandydatom takie ważne pytanie. Czy uważacie, że dzisiaj poprzez pryzmat samorządu widzicie problemy tej małej i średniej przedsiębiorczości? Bo uważam, że nie. A jeżeli chcielibyście coś zrobić, to chciałbym wiedzieć, co w tym kierunku każdy z Państwa chciałby zrobić. Czy zauważacie problemy młodych ludzi, którzy chcieliby otworzyć nową działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to co też w tym kierunku możemy zrobić? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgodnie z uwagą jednego z kandydatów, pan Ireneusz Zarzycki w tej chwili jako pierwszy. Proszę Państwa, ja się wypowiedziałem, że pierwszym zaczątkiem tego powinien być parking wielopoziomowy w porcie i tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie, największa możliwość do rozwoju gospodarczego w części parterowej, taki inkubator przedsiębiorczości. I to, co mówi pan Carewicz, to właśnie zatrzyma młodych ludzi. Dzisiaj młodym ludziom potrzeba niewiele. 100 metrów czasem kwadratowych, bo on ma komputer, głowę do interesu i potrzebuje kawałek pomieszczenia. Rozmawiałem z wieloma młodymi ludźmi, którzy mówią, proszę pana, gdybym ja miał gdzie, to ja bym dawno swój problem rozwiązał, a tak nie mogę zawiązać swojej działalności gospodarczej. Jest wielu mechaników, tak jak pan wie, którzy mogliby sami na swoim majątku rozwijać działalność gospodarczą. Nie mogą tego zrobić, bo ich jest nie stać. I dlatego muszą pracować u pana czy u innego i nie zawsze za wysokie pieniądze. Panie Jacku? Oczywiście w ostatnich latach koło brzegu było małych przedsiębiorców, co pokazują dane statystyczne GUS i faktycznie powinniśmy się zastanowić, czego przedsiębiorcy, szczególnie ci mali przedsiębiorcy potrzebują. Przede wszystkim poważnego traktowania, a tak naprawdę równego traktowania, ponieważ trudno nie odnieść wrażenia, że czują się nie wszyscy równo traktowani. Ja bym chciał, żeby byli traktowani równo. To po pierwsze. Po drugie, Urząd Miasta musi być otwarty, Prezydent Miasta musi być otwarty na ich potrzeby. Jeżeli jest taka potrzeba, żeby młody przedsiębiorca w Urzędzie Miasta wszystko załatwił w jednym okienku, już były takie kiedyś propozycje, żeby można było coś takiego zrobić, to się nie udało wprowadzić.
to jestem przekonany, że powinniśmy stanąć na wysokości zadania i im to umożliwić. Ja nie wykluczę, że w perspektywie czasu, kiedy być może koniunktura się nieco odwróci, Urząd Miasta się bardziej otworzy i udostępni czy swoje przestrzenie, czy przestrzenie swoich nieruchomości do tego, żeby młody przedsiębiorca miał możliwość, młody w ogóle przedsiębiorca, osoba, która chce założyć własną działalność gospodarczą, mogła z tego skorzystać. Dzień dobry, poproszę pana Macieja. Szanowni Państwo, no, przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, to bardzo ważna grupa. Wsparcie tutaj prezydenta Urzędu Miasta ma bardzo istotne znaczenie. Oni muszą czuć, że są tutaj mile widziani i takie wsparcie szeroko pojęte, począwszy od doradztwa prawnego, doradztwa kadrowego, doradztwa związanego z na przykład korzystania z pomieszczeń. Myślę tutaj nawet o możliwości stworzenia takiego inkubatora przedsiębiorczości, gdzie będzie można wynająć pomieszczenie, wynająć biuro na początkowej fazie, nawet bezpłatnie, żeby można było tą działalność po prostu rozwijać. Informacje dla przedsiębiorców, gdzie, z jakiego finansowania mogą skorzystać. Biuro kontaktowe także, a więc po prostu kontakty. Jeżeli prezydent powinien działać na rzecz miasta, w związku z tym powinien pomagać też rozwijać działalności nie tylko w wymiarze regionalnym, ale ponadlokalnym, bo są przedsiębiorcy, którzy rozwijają się także w wymiarze ponadlokalnym i ta bariera jest dla nich trudna do przeskoczenia. Prezydent powinien tutaj wyraźnie pomóc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czas na pana Zbyszka. Proszę Państwa, moim zdaniem mali i średni przedsiębiorcy w tym kraju w ogóle są traktowani fatalnie, nie mają warunków do prowadzenia działalności, a wszystkie ułatwienia, jakie im się obserwuje, to można zamknąć w takim dowcipie, który słyszałem w radiu. Jak ja słyszę o ułatwieniach dla małych i średnich przedsiębiorstw, to na wszelki wypadek zawieszam działalność i wyjeżdżam za granicę. A to oni i inne osoby z pierwszej grupy podatkowej wpłacają do budżetu państwa 80% podatku. Prezydent nie za wiele może, bo przecież nie będzie rozdawał pieniędzy na działalność. Tu starosta akurat ma coś do powiedzenia i na rozpoczęcie działalności osobom bezrobotnym powiatowy urząd pracy może wyasygnować określone kwoty. I oprócz tej właśnie sprzyjającej atmosfery prezydent niewiele może dokonać. Natomiast nie wiem, skąd pan Jacek ma informację, że to jedno okienko nie wypaliło, skoro mój syn załatwiał wszystkie sprawy w jednym okienku, ZUS, NIP, REGON, to wszystko odbywa się właśnie w jednym okienku, może nie okienku, za jednymi drzwiami w Urzędzie Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Aniu, proszę. Wsparcie przedsiębiorców, szczególnie tych młodych, tych, którzy są dopiero, stoją na początku swojej drogi, jest bardzo ważne. I jest to jeden z tematów, który najczęściej pojawiał się w rozmowach właśnie z ludźmi młodymi. My proponujemy stworzenie coś na kształt strefy młodego przedsiębiorcy, czyli miejsca w urzędzie, gdzie młody człowiek będzie liczył, mógł liczyć na doradztwo prawne, finansowe, podatkowe, wsparcie urzędnika, przeprowadzenie go przez całą tą trudną, zawiłą drogę prowadzącą do otwarcia nowej działalności. Chcemy stworzyć biuro, w którym młodzi przedsiębiorcy będą mogli przyjść, będą mieli zagwarantowany dostęp do internetu, będą mogli sobie przygotować dokumenty, wydrukować je. Bo moi drodzy, bardzo często ludzie młodzi nie posiadają nawet w domu komputera, ale mają głowy pełne pomysłów i chcą realizować swoje projekty. Również uważam, że powinniśmy więcej uwagi poświęcić na promocję rękodzieła, na promocję działalności naszych rzemieślników. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Może teraz z tyłu poprosił bierzemy. Tam kolega w okularach, bardzo proszę. Bardzo mi okulary się wspiera. Szkoda, że nie mogę zadać pytania tylko jednego, do pana Błaszczuka, poruszył mój ulubiony temat, kolejnictwo, w swojej pierwszej wypowiedzi. Zatrzymamy się w temacie kolejnictwa, poruszył pan temat wyprowadzenia dworca naszego pięknego, pobliskiego, zabytkowego, historycznego na stolu poza centrum miasta. W takim razie pytanie do wszystkich kandydatów. Czy wiecie, ile państwo to kosztuje? Przede wszystkim, ile to kosztuje? Kto miałby za to zapłacić? Jakie jest przedsięwzięcie logistyczne? Oraz czas budowy nowego dworca z nową infrastrukturą, nowymi torami. I chciałbym, żeby zaczął pan Błaszczuk, jeżeli jest taka możliwość. Ponieważ to jest pewna kolejność, zaczyna pan Jacek. Ja mogę tylko strzelać. Będzie to kosztowało kilkaset milionów złotych. Musi zapłacić za to Skarb Państwa. Aczkolwiek wiem, że
Trwają prace nad takim nowym studium, jeżeli chodzi o sieć kolejową wzdłuż drogi S6 i ona w perspektywie jakiegoś czasu miałaby doprowadzić do tego, żeby wyprowadzić dworzec kolejowy w Kołbrzegu poza centrum miasta. Aczkolwiek, czy to jest możliwe w perspektywie kolejnych 30-40 lat? Wydaje mi się, że nie. Proszę bardzo, panie Maciej. Drodzy Państwo, powiem tak, ten projekt jest bardzo inspirujący, bardzo ciekawy i wcale nie należy go odkładać na półkę, jeżeli chodzi o magistralę kolejową, bo przeniesienie tej części na południe, ale to w perspektywie oczywiście, tak jak mówię, planowania przestrzennego, całościowego miasta, też trzeba pomyśleć o docelowo być może lekkiej kolejce nadmorskiej. Takie projekty oczywiście są, ale to kosztuje, tak jak powiedzieliście, setki milionów złotych i trwają prace, jest studium. My jako miasto powinniśmy być przygotowani na to, aby rzeczywiście jakość życia w naszym mieście zmieniać, bo odcięcie docelowo być może tej części, jakby zlikwidowanie tej części towarowej i części pasażerskiej jazdy do dworca od strony tutaj zachodniej, no byłoby ciekawe, byłoby otworzeniem nowych możliwości dla całego miasta. Ale na tym etapie trzeba do tego podejść z dużą ostrożnością, bo to, jak mówię, są wielkie pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Błaszczuk, Zbigniew? Szanowny panie, zawsze pan tylko na jednej szali położył te straty przewidywane, ale trzeba położyć na drugiej szali zyski ewentualne z powodu tego, że ta cała linia kolejowa, ta cała infrastruktura z uzdrowiska zostałaby wyprowadzona. Proszę sobie przypomnieć, że kiedyś w gminie to tylko lekarz miał samochód, a w tej chwili Polacy około miliona samochodów sprowadzają rocznie. Tak naprawdę kto korzysta z tej kolei? Trzecie pokolenie, które przyjeżdża do sanatorium i ciągnie za sobą ten bagaż na kółkach. A tak naprawdę zupełnie dobrze moglibyśmy się bez tej kolei pasażerskiej, oprócz oczywiście lokalnych połączeń, które równie dobrze mogą funkcjonować z dworca na południe położonego od Kołbrzegu i nie tak gigantycznego, prawda? Czy też nie tak dużego. A jeżeli chodzi o zabytek, to zachowajmy go i niech on sobie funkcjonuje, niech przewodnicy opowiadają, że tu kiedyś był dworzec kolejowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Aniu? Przepraszam, jeszcze tylko dodam, że to oczywiście w 5 minut to była tylko odpowiedź na to, że strefa uzdrowiskowa dusi się w swoich granicach i pokazanie jednej z możliwości. Dziękuję. Trwają prace i ja mocno trzymam kciuki, aby te prace jak najszybciej zostały zwieńczone przeniesieniem tego dworca. Rzeczywiście zlikwidowany został wówczas ten podział i oddzielenie części uzdrowiskowej od pozostałej części miasta. Natomiast ja opowiem Państwu o projekcie, który przygotowaliśmy jako we współpracy z trzema powiatami i samorządem województwa o utworzeniu szybkiej kolei środkowo-pomorskiej, czyli połączeniu trzech stolic powiatów, powiatu koszalińskiego, powiatu kołobrzeskiego i powiatu białogardzkiego. Miałoby to na celu ułatwienie przemieszczania się mieszkańców, którzy dzisiaj mają ten dostęp do transportu kolejowego nieco utrudniony. Zwiększenie częstotliwości przejazdu tych pojazdów szynowych na pewno zmniejszyłoby ruch kołowy w mieście. Na pewno łatwiej byłoby dojechać do pracy, łatwiej byłoby dojechać do Koszalina i korzystać na przykład z dóbr kultury, ale również byłoby to duże ułatwienie dla turystów, którzy przyjeżdżają czasami do powiatu białogardzkiego albo koszalińskiego albo gdzieś na trasie i chcą szybko, bezpiecznie dotrzeć do Kołobrzegu. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa kolejny? Przypominam, że zostało nam jeszcze 20 minut, tak więc kto z Państwa? Może teraz z przodu. Bardzo proszę. Mamy jeszcze jeden. Najmocniej przepraszam. Panie Ireneuszu, więcej się nie powtórzy. Ale ja jestem tak akurat pominięto. Nie była to moja zła wola. Wstydzę się, sam Pan widzi, że się robili. Daję radę dzisiaj. Przepraszam. Nie szkodzi. Proszę o chwilę. Proszę Państwa, ja to może skwituję, żeby za wiele czasu nie zajmować, bo wszyscy powiedzieli wszystko.
W naszym programie Kukiz 15 również się o tym mówi bardzo poważnie i powiem, że o tym się mówi od lat. Należy głęboko się nad tym zastanowić, skąd wziąć środki finansowe i żeby nie była zachwiana potrzeba portu, bo port będzie potrzebował torów kolejowych, będzie potrzebował zaopatrzenia, dowiezienia towarów. Kiedyś zapoznałem się z taką koncepcją wyprowadzenia do Zieleniewa. Dzisiaj, w warunkach obecnych, jest to już co innego. Uważam, że miasto jest zakorkowane między innymi przez pociągi, przez przejazdy i to jest problem nie lada. A byłoby to piękne miejsce zieleni, zabaw i wszystkiego, co się z tym wiąże. Gdyby nie było PKP w tym miejscu. Dziękuję bardzo. To był pan Ireneusz Zarzycki. Kto z państwa? Proszę państwa, uważam, że jedną z podstawowych funkcji tego brzegu to jest dostępność komunikacyjna. Pani Ania już tu powiedziała o pomyśle dostępności kolejowej, ale ja mam pytanie o dostępność morską i lotniczą. Czy Podczele jako lotnisko trzeba już zapomnieć? Niektórzy twierdzą, że mamy tam co najmniej 10 miliardów zainwestowanych już. Czy to można wykorzystać, czy tylko ten Sunrise? Tym razem odpowiada na to pytanie pan Mateusz Minarowicz. Maciej, przepraszam. Późno się do tego. Szanowni Państwo, to znaczy tak, biorąc pod uwagę dostępność komunikacyjną dookoła brzegu, która się znacząco poprawia, jeśli chodzi o lotnisko, no odległość będzie tak bliska, że rzeczywiście przejazd w ciągu 40 minut, czy nawet 30, jak ktoś szybciej pojedzie, nie stanowić będzie problemu. Może trochę przesadziłem, ale powiedzmy te 40 minut. Więc jeśli chodzi o lotnisko Podczele, to oczywiście to jest do dyskusji, czy dla takich małych samolocików turystycznych nie powinno być do dyspozycji, ale tak jak mówię, tutaj pomysł na Podczele też jest jednym z kluczowych elementów włączenia tego miasta do Kołobrzegu, w sensie też lepszego jakby zorganizowania przestrzeni do życia, być może turystycznego. Te pomysły też tutaj mam, posiadam, ale trzeba je konsultować z mieszkańcami. Od razu Państwu powiem, że mieszkańcy samego Podczela są dość mocno podzieleni, jeśli chodzi o możliwości inwestowania w tamtej miejscowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Zbyszek. Proszę Państwa, uważam, że to rozważanie, że tu przyleci do nas turysta swoją wioletką, chyba jednak należy mu z bajki włożyć, a poza tym on nie może lądować na płycie lotniska podobnej do tej w Smoleńsku. A tak naprawdę jakość tego jest fatalna w Podczelu i należałoby bardzo dużo zainwestować, żeby dla niewielu ludzi bogatych otworzyć tutaj jakiś mini port lotniczy. Poza tym mamy przykre doświadczenia w kraju z budową takich imperialnych lotnisk, na których do dziś nie wylądował żaden samolot. Lotnisko gotowe, dworzec, wszystko. Bodajże w Radomiu mamy taką sytuację. I nie wiem, czy w sytuacji, kiedy szóstka jest, jak to się mówi, pod nosem w Kołobrzegu, a czas przejechania do Goleniowa skróci się rzeczywiście dobrym samochodem do kilkudziesięciu minut, czy tam do pół godziny, jest sens ten temat na nowo podejmować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejna osoba to pani Ania. Wkrótce do użytku zostanie oddany odcinek S6, kolejny odcinek S6 i ta dostępność komunikacyjna w pewnym sensie zostanie nam, powiedzmy sobie, ułatwiona. Natomiast czy mieszkańcy Podczela chcą, aby tam wróciło lotnisko? Proszę Państwa, ja pytałam mieszkańców Podczela o to i nie jest to wymarzony pomysł na zagospodarowanie terenów po byłym lotnisku. Dziękuję bardzo. Panie Ireneuszu. Jeżeli chodzi o lotnisko, to znam opinię wielu mieszkańców. Nie za bardzo się z tego cieszą. Mówią, jeżeli chce 100 lądowań być, no to niech sobie zrobią lądowisko poza Kołobrzegiem. Jest tyle terenów, a zbudowanie pasa dla nich, dla lekkich samolotów nie jest aż takie trudne.
a te tereny powinny być kompleksowo zagospodarowane i to jest majątek, który my powinniśmy w sposób naprawdę bardzo, ale to bardzo rozważny przy różnych mądrych zagospodarowaniach pozyskać na nich pieniądze na następne 40-50 lat, mieć z tego dochód stały gminie. Nie wszystko na hura za 80-100 milionów, tylko mieć dobry plan zagospodarowania przestrzennego i spokojnie do tego podchodzić. To może być naprawdę ostatnie miejsce, które nam daje taki przyzwoity zastrzyk finansowy do budżetu miasta. A oczywiście ogranicza to lotnisko. Dziękuję bardzo. Panie Jacku. Jeżeli chodzi o transport morski, to oczywiście opowiadam się za tym, żeby były połączenia zarówno z Bornholmem, jak i z Simrishamn, naszym partnerskim miastem, i to by było naprawdę dobre rozwiązanie. Z kolei jeżeli chodzi o Podczele. Ten pas poradziecki na terenie Podczela to jest tylko fragment. Większość leży po stronie gminy Ustronie Morskie i tam podejrzewam, że ciążenie powinno być, żeby na ten temat rozmawiać. Z kolei po kołobrzeskiej stronie ktoś wpadł kiedyś na pomysł, żeby rozebrać hangary, a przy okazji rozebrano wszystkie ciągi komunikacyjne, które tam się znajdowały. Odtworzenie tego to są miliony złotych, wydaje mi się, że to jest dziś już niemożliwe. Jeżeli lotnisko miało, czy lądowisko miałoby funkcjonować, trzeba porozmawiać z Ustroniem, a może w perspektywie czasu połączyć się w jedno super miasto również z Ustroniem Morskim. Wyczerpaliśmy to pytanie. Kto z Państwa? Kolejny? Znowu szukam tyłu. Znowu szukam. Teraz kobieta. Nie, a tutaj muszę być. Kto jeszcze? Może tutaj pan teraz, tak? Bardzo proszę. Pan. Z czarnej bluzie. Proszę bardzo. Tak. Wygrał pan los. Może bliżej pan odejdzie, podam panu mikrofon. Nazywam się Janek Rycic, jestem z Kołobrzegu, Radomitym Kołobrzegiem. Chciałbym właśnie, tutaj Kołobrzeg by ratował, żeby były najlepsze imprezy w Polsce właśnie, bo Trójmiasto ma na przykład przemysł tam morski, powiedzmy, tutaj takie, żeby była konkurencyjność. Szczecin też jest, chodzi o lokalizację, za dużo rozdrobnione są te różne miejscowości. Właśnie takie aglomeracje trzeba by było robić, jak Śląska właśnie, aglomeracja do Trójmiasta, żeby miasto przy mieście, żeby było. A imprezy to takie na przykład, no, tylko że właśnie problem blokuje właśnie status uzdrowiska, żeby robić takie też imprezy. Inne miasta mają firmy, na przykład Żużel. Chodzi o takie motoryzacyjne też imprezy, targowe, na przykład imprezy takie zloty różnych jachtów, oceanicznych. No bo jak fajne imprezy w Szczecinie, zloty żaglowców. Bo chodzi właśnie duże tu są atuty też tego regionu, właśnie konkurencyjnie w porównaniu do Szczecina i tam aglomeracji właśnie, aglomeracji trójmiejskiej. Właśnie tylko trzeba wiedzieć, co zrobić tutaj w tym miejscu właśnie. Bo chodzi, że tutaj jest, można powiedzieć, mamy województwo dobrze położone, lokalizację, blisko mamy, że tak powiem, do zachodu, powiedzmy, tam do Berlina, powiedzmy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Tutaj pozwolę sobie zrobić pewną uwagę, ponieważ to pytanie już dzisiaj padło. Na to pytanie każdy z Państwa odpowiadał, bo było to w pierwszej części naszego programu. A zauważę, że pan, który zadawał pytania, sam sobie na nie odpowiedział wielokrotnie. Oczywiście ja jako działacz, czy tak powiem, organizator imprez również podzielam pańskie zdanie. Także bardzo się cieszę, że pan to pytanie zadał. Teraz może panią poprosimy. Dziękuję bardzo. Pani w czarnych. Czarny głos. Czy pana ocenie istnieje konieczność przeprowadzenia audytów w spółkach miejskich? Do mikrofonu. Czy państwa ocenie istnieje konieczność przeprowadzenia audytów w spółkach miejskich? I jak państwa zdaniem powinny wyglądać rady nadzorcze w tych spółkach? Dziękuję bardzo. I tym razem jako pierwszy pan Zbigniew Błaszczuk odpowie na to pytanie. Proszę Państwa, ja już wypowiadałem się bodajże w telewizji kablowej Kołobrzeg na ten temat.